Przez 2 tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 15 25-osobowa grupa dzieciaków spędzała w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej w dzielnicy Biały Kamień radosne chwile. Ferie zimowe spędzone w mieście mogą być równie atrakcyjne jak te spędzane na obozach, w górach czy nad morzem. O zapewnienie atrakcji dla dzieciaków z dzielnicy dbają członkowie rady oraz wolontariusze. Bardzo mi było miło, że byłam na świetlicy, że chodziłam na takie fajne wycieczki. A co robiłaś jeszcze na tej świetlicy poza wycieczkami? No poza wycieczkami, no to się bawiłam. Podobały Ci się tutaj ferie? Bardzo, bardzo mi się podobało. A co dzisiaj dostałaś i za co? No dostałam dyplom za ogólny udział, za malowanie kanarków w poprzednim domu dostałam medal, no i cukierki. Byłam na świetlicy, wyjeżdżaliśmy na... do kina, do Zamku Książ, na koniach jeździliśmy. Podobały Ci się ferie? Tak. A co najbardziej Ci się podobało z tych wszystkich zajęć? Konie, jak jeździliśmy na nich. Byliśmy 2 razy w kinie, no i jutro będziemy jeszcze raz w kinie. Podobały Ci się ferie? No a jak? Bardzo. Ostatnia wypowiedź jest najlepszym dowodem na to, że na feriach we wspólnocie było naprawdę fajnie. Też jestem uśmiechnięty i szczęśliwy, bo w nagrodę otrzymałem od dziewczynki tego wspaniałego pączka. Prawdopodobnie sama go upiekła. Ale tu dzieci z dzielnicy Białego Kamienia i nie tylko z miasta Wałbrzycha mogły przez okres 2 tygodni spędzić nieodpłatnie te ferie. One były przebogate, kolorowe i słoneczne, chociaż mamy luty. Choćby wycieczka do Dworzyska, Zamek Książ, jazda konna, kino, tych atrakcji było bardzo wiele. Zabawa, konkursy plastyczne. Można by było mnożyć i mnożyć i mnożyć. Każdy dzień był inny, ciekawszy, wspaniały, ale pragnę tu podkreślić, dzięki telewizji Dami i pani prezes Wiolety Rybczyńskiej, te ferie mogły tak wspaniale się i bezpiecznie odbyć. Pan Janusz Woźnicki, nasz wspaniały przyjaciel, zadbał o sprzęt sportowy. W dniu dzisiejszym nasze panie wolontariuszki, które nas wspierały, pani Sylwia Wilczyńska, pani Jagoda Włochal, pani Ewa Winicka, pani Sylwia Chyży, no wspaniałe dziewczyny przez okres 2 tygodnie integrowały się z tą dzielnicą, z tą świetlicą, pomagały paniom jak mogły. No i oczywiście nasi panowie, pan Janusz Ciesielski, Marek Mucha i Marcin Nowak, co byli odpowiedzialni za sport, wspaniale nam to się wszystko pięknie udało. W dniu dzisiejszym było piękne zakończenie, radość, radość, jeszcze raz radość. Dzieci otrzymały wspaniałe, tak myślę, nagrody, słodkości, a Nowak otrzymał słodkiego, fajnego pączka. W organizacji feryjnych zajęć członkom Rady Wspólnoty Samorządowej pomagali również księża z parafii pod wezwaniem świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej. Pan Ryszard Nowak słynie z tego, że potrafi tak zorganizować, żeby było jak po jak najmniejszych kosztach, a jednak dzieci mogły spędzić czas jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby na tle innych dzieci, które wjeżdżają w różne ciekawe, drogie miejsca, no nie wyróżniały się. To jest również ważne, bo dzieciaki nie siedzą w domu przed komputerem ani przed telefonem, tylko są aktywni. Cały czas są w ruchu, robią, poznają, bawią się. Tak, to też budzi u dzieci jakieś takie relacje międzyludzkie. Wiadomo, kiedy dziecko zamyka się przed komputerem w pokoju, czy zamyka się patrząc w ekran telefonu, no na pewno zamyka się też na drugiego człowieka. Pan Ryszard Nowak tutaj z Radą Wspólnoty, z wolontariuszami, jednak stara się, żeby te dzieci otwierać na drugiego człowieka. Ja uczestniczyłem tylko tyle, o ile mogłem dla części tych dzieci zorganizować wyjazd do Niemiec na Wyspę Tropikalną. Tam pojechaliśmy wczoraj, czyli 22 lutego na cały dzień. Część tych dzieci, które tutaj chodzą na tą świetlicę, są też ministrantami. Połowa moich ministrantów to jest właśnie, to są dzieci z Rady Wspólnoty Samorządowej Białej Kamień Konradów. No i one się zapisały, chętnie pojechały. I no taki był mój udział. Ale duchowo wspieram cały czas pana Ryszarda i jego poczynania tutaj w Radzie Wspólnoty. Oprócz niezapomnianych wrażeń pozostają także dyplomy, puchary i drobne upominki. Zakończyliśmy te ferie 2-tygodniowe. One były nieodpłatne, ale były ciekawe. Później troszeczkę poopowiadacie. Wasz ten plakat pod takim dobrym, fachowym, malarskim okiem pani Beatki udał się przepięknie. Opiekowała się pani, wspaniała pani Beatka. I teraz, drogie dzieci, postanowiliśmy uhonorować
Właśnie, dyplomami, pucharami. Puchary będą losowane. Kto wylosuje puchar, ten otrzyma właśnie ten puchar. Ten albo z tych tutaj, które mamy. A to dlatego, że macie wszyscy pierwsze miejsce. Żeby nie było płaczu i później zgrzytania ząbkami, że ja nie otrzymałem, zrobimy więc losowanie. A losowanie będzie polegało na tym, że... Proszę koleżanko, przytrzymaj. Ja tu wyciągam cztery losy, co jest literka P. Tak, zamieszam go dobrze. Zamieszamy i tutaj księże Macieju, proszę tutaj podejść. Czyli każdy bierze los. Tak, każdy bierze los i go otwiera, ale nic nie mówi. Michał, mówiłem, że trafi. Teraz tak. Poproszę Gabrysiu, za uczestnictwo we feriach. Gabrysia od kilku lat przychodzi na świetlicę, bierze czynny udział, bardzo dobrze się uczy, pomaga pani i ten puchar z wielką radością, puchar radnego Nowaka, wręczam tobie. Proszę bardzo, ale odwróć się tutaj. Proszę jeszcze dyplom pan. Bardzo za uczestnictwo, Gabrysiu. A co tam jeszcze masz, Gabrysiu, tutaj w rączce? Ach, super. No to będzie mózg jeść. To teraz muszę tak go pokazać. No. Jeżeli to Gabrysia go upiekła, no nie będę go teraz konsumował, bo byłoby to niefajnie. Masz duże talenty, za to ci dziękuję. Później to zjemy. I teraz tak, kto ma jeszcze? Ja. To poprosimy ciebie, to ksiądz Maciej teraz wręczy. Tak, dla ciebie puchar. To jest puchar pana Janusza Wojnickiego, taki duży puchar za uczestnictwo w tych feriach i za to, że tu jest z nami. Oraz dyplom, proszę bardzo. Dzieciaki odwiedzili także funkcjonariusze policji, którzy uczulali najmłodszych, jak bezpiecznie się bawić i jakich sytuacji unikać. Podopieczni odwiedzili również Wałbrzyskie Muzeum Porcelany.